Mamy tutaj wypisane dwie wartości. Są to ilości jakiegoś płynu podane w galonach. Jeden galon i dwa galony. I w tym filmie zamienimy jednostki, w tym przypadku galony, na wszystkie pozostałe jednostki objętości płynów występujące w systemie amerykańskim. Zachęcam Was do zatrzymania tego filmu i obliczenia, ile to jest jeden galon w przeliczeniu na poszczególne jednostki. Kwarty. Pinty, szklanki i uncje objętości. OK. 1 galon równy jest 4 kwartom. Możemy po prostu pomnożyć tę jedynkę razy 4. Jedna kwarta równa się 2 pinty. Czyli możemy tę wartość pomnożyć razy 2. 4 kwarty, każda z nich to 2 pinty. 4 razy 2 to razem 8 pint. Jedna pinta to dwie szklanki, czyli mamy 8 pint, każda z nich to dwie szklanki, razem będzie 8 razy 2, 16 szklanek. I na koniec, żeby przeliczyć szklanki na uncję objętości, każda szklanka to 8 uncji, czyli jeżeli mamy 16 szklanek, to 16 razy 8 będzie się równało 8 razy 8 to 64 i jeszcze razy 2. To razem 128 uncji objętości. Zróbmy teraz to samo dla objętości dwóch galonów. Przeliczmy dwa galony na kwarty, pinty, szklanki i uncje. Zachęcam Was jeszcze raz do zatrzymania tego filmu i przeliczania tego samodzielnie. Skorzystamy z tego samego pomysłu. 1 galon to równowartość 4 kwart, czyli dwa galony to będzie równowartość 2 razy 4 kwart, czyli równowartość 8 kwart. Każda z tych kwart to 2 pinty. Jeżeli chcemy przejść z kwart do pint, to musimy pomnożyć razy 2, czyli to będzie 16 pint. I dalej, każda pinta to dwie szklanki, czyli pomnożenie 16 pint razy 2 da nam 32 szklanki. I na koniec każda szklanka to 8 uncji. 32 razy 8 to 256. Zauważcie tutaj pewną zależność. Kiedy przeszliśmy z jednego galonu do dwóch galonów, zwiększyliśmy liczbę galonów dwukrotnie. Pomnożyliśmy razy dwa. I widać to przez całą szerokość tego zapisu. Tu przeszliśmy z czterech kwart do ośmiu kwart. Potem przeszliśmy z ośmiu pint do 16 pint. Potem z 16 szklanek do 32 szklanek. I na koniec ze 128 uncji objętościowych do 256 uncji objętościowych. Czyli generalnie zwiększenie liczby galonów o współczynnik 2, pomnożenie tej objętości razy 2, powoduje zwiększenie tej samej objętości w każdej z jednostek, obojętnie w jakich jednostkach będziemy tę objętość mierzyć.